Drodzy przyjaciele, prawo do strajku to niezbywalne prawo ruchu zawodowego do walki o postęp, o cywilizację, o zmiany ustrojowe. To jest prawo naturalne. Tego nikt nam nie dał. To wywalczyliśmy przez lata. To osiągnęliśmy. I nikt dzisiaj nie może ograniczać nam prawa do walki. O prawa socjalne, o prawa ekonomiczne. To w wyniku walki ruchu zawodowego odbywał się postęp i zmiany cywilizacyjne. I dzisiaj ten, kto chce ograniczyć prawa ruchu zawodowego do walki o prawa pracownicze, na pewno nie zyska naszego poparcia. Cały ruch związkowy, europejski i światowy ruch zawodowy stanie do walki i obrony. Drodzy przyjaciele, macie nasze pełne poparcie. Jesteśmy z wami i uważamy, że tych narzędzi działalności ruchu zawodowego nikt nam nie może odebrać. Krytycznie odnosimy się do poczynań rządu hiszpańskiego, do poczynań innych krajów, które to prawo chcą ograniczyć. My, Polacy, wiemy, jak wiele w wyniku protestów osiągnęliśmy. Dzisiaj nie byłoby takiej Europy, dzisiaj nie byłoby jedności europejskiej, gdyby nie walka ruchu zawodowego, między innymi poprzez strajki i protesty. Jesteśmy razem, nie damy się zastraszyć.